Drodzy Państwo, kochani mili nasi widzowie, Zem. To, taką kartę możecie mieć z własnym imieniem i nazwiskiem. Wystarczy zarejestrować się do Zen. A po co zarejestrować się do Zen, możecie zapytać. Jeśli jeszcze nie oglądaliście odcinku, w którym o tym mówiliśmy, to powiedzmy może teraz. No właśnie, otóż posiadając aplikację, a tym samym kartę w wersji fizycznej. Ale można mieć też kartę wirtualną. Tak? Będzie Wam dużo wygodniej oraz z fajnymi korzyściami dokonywać zakupów w internecie. Takie korzyści to między innymi. Cashback, jak kupujecie w określonych sklepach internetowych, to dostajecie zwrot na wasze konto. Przedłużona gwarancja na zakupy elektroniki o 1 rok. I możecie też sobie przelewać pieniądze między kontami Zen. Jak Karol ma Zen, ja mam Zen, to możemy dzięki Zen Buddies przerzucać sobie pieniążki. Na przykład jak Karol mi kupił teraz burgera z seitanem, w sensie z takim mięsem, co nie jest mięsem. Seitan. Tak, to mogę mu oddać. O 40 będzie git. A ja w ogóle chciałem powiedzieć, że byłem teraz 2 tygodnie temu na kilka dni w Berlinie i właśnie sobie przelałem pieniążki cyk na Zen, cyk na euro zrobiłem. Cyk na euro. Cyk, cyk. I potem powiedzieć, że Zen mi zadziałał w każdym miejscu. Bez żadnego problemu, świetnie mi się płaciło i od razu proste euro bez przewalutowania, więc zawsze parę złotych zaoszczędziłem. Tak, super. Więc jak też kupujecie na jakichś zagranicznych sklepach albo na eBayu i chcecie zapłacić w dolarach albo w euro, to tam to przewalutowanie będzie prawdopodobnie lepsze niż w waszym banku, tym, którym macie konto. I pamiętajcie, że z kodem lekkostroniczy Zen w opisie filmu znajdziecie link. Jak użycie kodu, to macie 120 dni za darmo. Więc użyjcie tego kodu i linku z opisu. Dziękujemy Wam serdecznie. I wracamy. W pas. Agrounia! Agrounia! Przygotowaliśmy się do odcinku, ja mówię Wódkowi, to jest nowa samoobrona 2.0, ale taka samoobrona naprawdę na wielkich sterydach, bo to jest młody, nie wyglądający jak, uwaga, mówię to, stereotypowy rolnik, czyli wiesz, czerwony nos, traktory, coś tamtego, tylko dobrze wysławiający się, umiejący korzystać z internetu, młody człowiek, który się nazywa Michał Kołodziejczak i jest prezesem Agrounii. Oni już parę razy robili naloty na Warszawę, mocno gadają z rządem, że w ogóle co to żadnych dotacji za COVID, jakieś takie rzeczy mocne i też bardzo mocno lobują na rzecz towarów pochodzenia polskiego, które mają się pojawiać w sklepach. A mój kolega, też rolnik, napisał, że bardzo fajny odcinek, ten który nam pomagał z farmer.pl. Prawda? O, super, to dziękujemy bardzo. Napisał, Włodku, wyszedł Wam świetny odcinek LS-a, luźno dotyczący rolnictwa. No i tak luźno. Ja bym powiedział, że my się świetnie znamy rolnictwo. Gratuluję. Dziękujemy. Cieszę się, że mogłem pomóc, a sądząc po pozytywnym odbiorze przez widzów, musicie kiedyś powtórzyć ten format. Jak coś, to ja chętnie zorganizuję Wam rolnicze tło. Gdzie mieszka? Koło Tarnobrzega. To jest tam nad Robczycami 45 km. No to totalnie tam nie pojedziemy. Czemu nie? Jak będziemy w Robczycach, to możemy podjechać. No ale co z tą Agrounią? No właśnie. Agrounia pokazuje zepsute jedzenie i rozładunek w dużych sklepach, małe sklepy już by zostały za to zamknięte. I to jest odważna teza, która wcale nie jest tak bardzo bez sensu, jak mogłoby się o co chodzi? Mamy sklepy wielkopowierzchniowe, Lidl, Biedronka, co tam jeszcze? O sklepy wielkopowierzchniowe. Wszyscy znamy, nie? No to zanim ten towar trafi z tira po rozładunku do sklepu, to często jest jeszcze na tyłach sklepu przetrzymywany, no bo trzeba go ogarnąć, pewnie etykietkować. Ja nie powiedziałbym, że to się dzieje często i tak mi nie powiedziałbym, że to się może wydarzyć. Może i faktycznie Michał i pan Michał i chodzi na tyły złapać sklepu. Tak jest. Myślę, że za pozwoleniem, czy tak po prostu, że tam na bank, bo przyszedł do niego ten menadżer. Tak, tak, oczywiście. Proszę pokazać. Możecie kręcić. Na kanale Agrounii pojawił się właśnie nowy film, w którym Michał Kołodziejczak pokazuje, jak wygląda rozładunek dostawy w jednej z Biedronek. Zwraca uwagę, że produkty spożywcze przez kilka godzin stoją na tyłach sklepu w pełnym słońcu przy bardzo wysokiej temperaturze. Na paletach widać m.in. plastikowe butelki z napojami, mąkę i pieczywo pokazywane w folii. Pokazuje m.in. zbliżenie na zaparowane bułki, w których zebrała się woda, właśnie te bułeczki maślane, te takie... One wiecie, potem już nie będą. Tu jest bałagan, syf, kiła i mogiła. Czy chleb, który stoi kilka godzin na słońcu, nadaje się do jedzenia? Zadaje pytanie Michał. Zadaje pytanie, nie? Ktoś go kupi, zabierze do domu i okaże się, że on jest do kosza. To jest marnotrawstwo żywności, które zaczyna się w takich dużych sklepach. Ogólnopolski ruch rolników. No to jest jak samoobrona wcześniej. Tylko widzisz, on to nie wygląda tak do dupy, nie? To Michał wygląda... Kołodziejczak zakazowany przez policję w Srocku. W Srocku. Czemu zakazowany przez policję? Użyję takiego określenia. Michał się raczej nie w tańcu. Naprawdę. Gdzie jest nasz Michał? Właśnie nie wiem. Sunąć się. No ale... A w ogóle, w Chorwacji jak byłem, to na budynku moim na elewacji było nasprejowane ACAB, taki celownik. Ja właśnie nie wiedziałem, ja tak, co to jest jakiś tam, myślałem, że to jest... Czy Śląskiego? Jakiś klub? No bo hajduk, coś tam żywemu, coś tam, myślałem, że ACAB, coś tam.
A potem patrzę gdzieś w Polsce, widzę znowu Acept. No to nie może być ten. No bo się już nie pisze HWDP, nie? Acept to jest All Cops Are Bastards. To jest HWDP generalnie. Z czym się nie zgadzam, żeby było jasne, ale uważam, że, no, że warto wiedzieć, czym jest Acept. ACAP. O, to jest Michał. A co to w ogóle jest? Czemu to jest? Jakiś gaz pieprzowy czy coś? Wodę. Woda dla Michała. Michał, woda. Wow! Ale mam... Co oni mają za family value? Kraśnicę. Family value, gaz pieprzowy. A jest dobry, a jest dobry. A szybki wywiad, jeszcze tutaj szybki wywiad. Jeszcze w emocje. Umówmy się, bo Michał to jest showman. Tak samo jak Leper był showmanem. Bo wysypywanie zboża na tory to nie był przejaw jakiegokolwiek. To miało być show, to miało być media, mieli to zobaczyć. Dać się zagazować, w sensie wbić się w pierwszą linię. I być przez to szybko. Czy policjanci nie wiedzą, kim on jest? They know. Przecież to jest protest, który był zaplanowany. Wiedzieli, że będzie lider agrouni. Zamknięto oczy, jestem teraz w trasie. Jestem daleko. Ja widzę. Żeby rolnik zszedł na bok, nagle policjant bez ostrzeżenia wyszedł z gazem, krzyknął prosto w oczy. To jest jedyny sposób, gdzie siła pałki i gaz. Emocje. Dobry jest, nie? Występujemy o to, i będziesz kandydował. Przyjacielu, no to nawet nie musisz zatrzymywać. No oczywiście, że będzie kandydował. No. Kurde, stary, jaka nawijka. Kolesia jeszcze piecze, on nawija. Stary, no. Jeszcze go piecze. Jeśli to, jakie zdjęcie w ogóle. Jeśli ten człowiek nie będzie kandydował, to ja nie wierzę w to. Oczywiście, że będzie. Zobaczmy ten. Tak, ale zobaczmy ten drugi film, tak jest. No i faktycznie, że teraz, żeby była jasność, bo tu nie chodzi o to, żeby mówić, że w każdym sklepie się tak dzieje, a tak, oni tu jeszcze bardzo mocną muzę wrzucili. Nie, tylko chodzi o to, że no tak się widocznie zdarza i jeżeli tak się zdarza, no to nie jest dobrze. Wiksa. Horror. A czy oni nie są przeciwni sklepom wielkopowierzchniowym? Nie, oni robią tak. Oni robią takie imby, że na przykład wjeżdżają do Biedry i mówią, a zobaczmy, jakie produkty są tutaj z Polski. Nie, i lecą ci po opakowaniach, wiesz. Mhm. Ziemniaki, Hiszpania, nie? Mhm. Pomidory, Włochy, coś tam, jakiś inny kraj. No. I co jest z Polski? I wiesz, no i potem mówią, no i jak to jest, dlaczego Polski, to coś, co jest w dlaczego Polsce, coś jest z Polski jest wprowadzane? No. Generalnie, ja teraz nie chcę jakoś bardzo się, bo to są tematy, na których się nie znam, ale wydaje mi się, że generalnie, no ja też bym w sumie wolał jeść polskie pomidory w sklepach. W sensie nie, że na targowisku, bo na targowisku to jest jasne, że sobie kupiłem polskie pomidory, ale w sumie też bym wolał w Lidlu, w Biedronce, w Carrefourze, gdziekolwiek kupić, no polskie, bo nie chodzi mi tylko o patriotyzm, chodzi mi też o to, że po co przewozić przez pół Europy jakieś pomidory, to nie wiem, czy są tu. Nie wiem, czy Mon mi nie mówiła, że Lidl, w tym, co sam określa jako ryneczek Lidla, nie ma właśnie tego, że ściąga to od lokalnych dostawców. Nie, wiem. To wygląda mega słabo. Proszę pokazać ptaka, który to zjada. No co, paprykarz sobie wcinasz, Szczeciński, dobry. Gdybyś był takim ptakiem i widział na słońcu taki paprykarz, to co jest... Stary, ja czasem widzę, jak właśnie wrony potrafią rozpakować taki, wiesz, wyrzuconą całą torbę z pomaku, nie? Że same puste opakowania, zawsze tam coś zostaje, nie? No. Jak one sobie potrafią to rozpracować, jest tak, jeden trzyma tą tekturę tą zewnętrzną, drugi rozrywa, otwiera sobie pudełeczko po Big Macu, wydziubuje, potem wiesz, te fryteczki też, skubane mocne są strasznie. Mąka, napoje, przecież ile razy czytamy o tym, że woda w butelce plastikowej nie może stać na słońcu. To akurat prawda, no bo to się robi szklarnia z tego, nie? No. Że... Ale upita wydaje mi się, że woda. Wydaje mi się, że woda, która była zakręcona fabrycznie, nic jej chyba nie będzie. Mnie ogólnie zawsze mama przestrzegała, żeby nie kupować picia w puszkach. Czemu? Bo jak masz butelkę z nakrętką plastikową, no co odkręcisz i to, co już tam odkręcisz, jak sobie wsadzisz do pyszczka i zaczniesz pić, no to raczej wiesz, że to jest ten. A po tych puszkach mogłyby różnie szczury, nie szczury, nie wiadomo co. Znam to story. No nie? Ale to wystarczyło myć puszkę, nie? No ale kto myje puszkę, jak idziesz... Się zdarzyło parę razy w domu. Ale no na ulicy, to nawet jakiegoś automatu. Nie, masz rację. Puszki nigdy nie myjesz. Mnie to bardzo, bardzo mocno oburza. I zobaczcie, to jest... No zobaczcie, ale ma taki styl mówienia, taki ciekawy, niegroźny, nie? taki... No zobaczcie. Zobacz. Nie, bo tu Michał... Nad tym, co robi, nad obrotem. Tu powinien być magazyn, to wszystko zamknięte. To są normalne warunki do trzymania żywności, tej, którą później my kupujemy i trzymamy sobie w domu, to przed chwilą był Jak operator mógłby popracować trochę nad swoją techniką, bo widzę, że jest, jeszcze trochę jest do wypracowania. Albo jest jakiegoś... na poziomie urodzin Andrzejki Sapieha? Nie, lepiej jest, ale... Tu jest lepiej? Tu jest lepiej. Tam by było lepiej. No nie, to były tragiczne przejścia w pół zdania. W ogóle byś a znowu nie... montaż, ale to... A, okej, okay, masz rację. Przecież to nie jest ani miłe, ani przyjemne. Czy na słońcu może stać
mąka zapakowana tylko i wyłącznie w cienką folię. No chyba może stać akurat mąka, coś w mące może stać. Ja nie wiem, bo na pewno inaczej. Na pewno są regulacje dotyczące tego, jak daną rzecz przechowywać. Pewnie są, jak znam Unię Europejską, to pewnie są dość dokładne. No tak. Więc pewnie nie. Okay. W sensie musi być pod jakimś zadaszeniem. No bo nie, mógłby deszcz spaść, cześć, o co chodzi. Mógłby deszcz spaść. Okay, no. No i wiesz, no i co? Wystawiony tutaj majonez. O nie, majonez? Cukierki, które tutaj tak stoją bez opieki. Cukierki, lizaki. Ja bym wziął jednego do ujęcia. Nie, bo to kradzież, nie mam. Czekolady. O, czekolady. Czekolady. Sanepid nigdy nie dopuściłby do tego w nie małym opcji, sklepie. To prawda. Czy Michał nie powinien zrobić nieco innej rzeczy poza oczywiście szukaniem klików i wyświetleń, że zrobić to i od razu, ja nie wiem, czy można tak, wiesz, awaryjnie zadzwonić do Sanepidu. Halo, panie, przyjedźcie tu. Potrzebujemy teraz kontroli Sanepidu, bo jesteśmy ewidentnie pod Biedronką. Nazywam się, wiesz, Włodek Markowicz. No ale jak jest dziennikarzem śledczym, to nie robisz tak, tylko jedziesz pokazać, jak się rzeczy mają. Nie, ale nagrać materiał i zostać z kamerą, poczekać na przyjazd tego, jakby dojechać do końca już z tym, nie? Ja nie czuję się bezpiecznie, widząc zaplecze sklepu w centrum Warszawy, nie gdzieś na prowincji, tylko to jest centrum stolicy Polski. No, gdzie koszula Lewicy powinno jest. Być wszystko przykładnie i powinno być wzorem. Bo to jest problem ze... Bo Lewisy to były ubrania dla robotników. Dla robotników, tak. Biedronki, dla górników, a nie tych konkretnie. Pracowników, nie dla górników, którzy tutaj... Górników. Ja myślę, nie. Dla górników. Jesus history. A miners, gold okay. Rush, no, gold rush, okay. No właśnie. To nie jest błąd tego szeregowego najniższego pracownika sklepu, tylko problem zarządu, który sobie nie radzi z potęgą sklepu. Nie, to nie jest tak, że sobie nie radzi, tylko po prostu oszczędza. No come on, to nie jest, że nie wiedzą, jak postawić kolejny magazyn, no litości. Syf, kiła i mogiła. Nie, no wiadomo, jak ktoś te produkty kupi, które tutaj stoją na słońcu, to odpowiedzcie sobie na pytanie, czy chleb, który tam stoi, nadaje się do jedzenia, kiedy on stoi kilka godzin na słońcu. Właśnie, czy mógłby się ktoś wypowiedzieć, bo... Taki również pakowany w folię? Również zostałem, a odnośnie jedzenia, to od razu się wytłumaczę, bo zostałem posądzony o dyletanctwo, co się zdarza niezwykle rzadko. Raz na odcinek średnio. Więc skorzystam po prostu z okazji, proszę, żeby wytłumaczyć. Tak, co się stało? Jak mówiłem o tym, że lepiej jest robić soki z owoców niż zjadać całe, bo się lepiej wchłaniają witaminy. No, to nieprawda? Dietetycy, którzy oglądają nasze odcinki, zwrócili uwagę mi głównie, że owszem, może i tak, ale przez zmielenie warzywa czy owocu traci się błonnik, który jest niezwykle ważny i przez to lepiej jest zjeść niż zrobić sok, mimo że ta przyswajalność jest mniejsza, bo na przykład jak mówiłeś, że owoce mają dużo fruktozy, no nie? No. To ktoś tam napisał, że tak, ale właśnie przez to, że jest błonnik, to on jakoś coś tam tak robi, że to nie jest tak szkodliwe dla organizmu. Kilogramy oscypków, a propos marnotrawstwa oczywiście, kilogramy oscypków wyrzuconych w Bieszczadach trwa ustalenie sprawcy. Leśnicy szukają osoby, która wyrzuciła w bieszczadzkim lesie kilkanaście kilogramów serków przypominających oscypki. Śmierdzące sery mogły stanowić... To jest mocne. Śmierdzące sery mogły stanowić śmiertelne zagrożenie dla dzikich mieszkańców. W sensie, że mieszkańców? No, że zwierzęta w lesie mogłyby to zjeść. Ludzie mają domów. Mogłoby im coś... Bieszczadcy leśnicy trafili na dnie codzienne zarodzisko. Dzicy mieszkający w Bieszczadach, tak. I jeśli posieje serki przypominające oscypki, to wyrosną na małe baranki? Ale żartownie się zna leśnictwa. Bardzo, bardzo. A to też pokazuje, no bo to są wyrzucone ewidentnie oscypki, które pewnie są, no właśnie, ja nie wiem po jakim czasie. Zjadłbym, ale tylko prawdziwego oscypka, czyli z mleka owczego. A to nie tylko Wydaje mi się, że gdyby to były z mleka owczego, to by ich tak nikt nie wrzucał, że to są oscypki quote non quote, dlatego że to są z mleka krowiego, po prostu podróby oscypki. A myślisz? Ale to wiesz, że oscypek, jak zrobisz taki ser z mleka owczego, to nie będzie automatycznie oscypek. Że oscypek to jest regionalna. No bardzo konkretna rzecz, dlatego nikt by tego nie mógł mieć licencję. Tylko byś robił właśnie ich tyle, że ich. Że jesteś. Ale wiesz, to, że musisz mieć licencję na oscypka? Tak, wiem. No Jezu, no tak samo jak musisz mieć licencję na robienie, nie wiem, Cabernet Sauvignon. Albo na robienie programu na YouTube też musisz mieć licencję. Na szczęście nie. Bo inaczej, Radek by już nigdy nie mógł. A my byśmy dostali, nie? Lekko. Jakby były koncesjonowane. Lekko. Programy na YouTube, byśmy dostali. 10-letnim wkładem w kulturę Polski? Oczywiście, że to jakiś medal przynajmniej, albo order. Więc tak, no taki pan Michał po prostu jeździ i tropi rzeczy. I on miał mocne przypały, bo on też miał, wiesz... Ekspedientka zabrała mu szynkę, stary. Ile pan Michał ma przygód, stary. Jego życie w ogóle nie jest nudne. Czemu mu ekspedientka zabrała mu szynkę? On ma ciągle jakieś przygody. Trzeba się trochę pchała pod nóż. Tak, coś nie tak z nią. Nie widzę. Pierdziele, Chris Nolan. O Jezu, jak to wygląda źle. O nie. Chciałbym porozmawiać z panią ekspedientką. Przyspieszony. Czy mogę porozmawiać z menadżerem? Czy mogę porozmawiać z menadżerem? Co to jest? Co to jest? Proszę zasłonić, co tu się dzieje?
A, Securitas, no tak. Proszę wyjść, ale co tu się dzieje? Ale może nie kręcić. My name is Michał Kołodziejczak and this is Jackass. Wiesz w ogóle, że będzie Jackass nowy? Ja słyszałem. Z Dr. Willem z całą tą ekipą. Pieniądze się skończyły. No chyba tak. Ile oni mają już lat? 50? Chyba tak. Z 50. I dalej się będą po jajkach. No. nie. Ale czy oni nie mają... Nie czują bólu, czy co? Nie. Zobaczmy Michała lepiej. Jak pani zostawi, ja tą szybkę kupuję. To jest moja szybka. Ja to jest moja szybka, kupiłem pierwszą. To jest Sylwester Latkowski. A tu musimy pokazać Latkowskiego, bo ludzie nie znają, bo to jest stare. Jak nie? To jest, no mogą nie znać, to było dawno temu. Więc poczekaj, bo to jest w ogóle kontekst historyczno-polityczny, więc było tak, że za platformy. Za platformy. Za platformy. Żeby było jasne, weszło, to było ABW czy ktoś, tak, do... Tygodnika Wprost, żeby zabrać Latkowskiemu laptopa MacBooka, na którym miał materiały. I się zaczęła najgorsza szarpanina w historii polskiego dziennikarstwa. Zobacz, jakie porządne laptopy Apple robi. Co to znaczy? Co tu się dzieje? A co oni, chcieli od nich tego? Wiadomo? No, on miał jakieś taśmy wtedy chyba. A. Wszyscy się funkcjonują, że państwo polskie. I to jest 2014 i potem PiS wygrał i platforma koncertowo przegrała wybory. Między innymi przez takie akcje. No serio, tak. No to było bardzo mocno związane. Znaczy wiesz, to była jedna z rzeczy, no. Jedna z rzeczy, a głównie für Deutschland. Nie, głównie Danke für alles. Für Deutschland. Ja życzę tak, życzę nam wszystkim świadomego korzystania ze sklepów, świadomego kupowania rzeczy. Jeżeli macie możliwość kupowania właśnie takich jak... Chcieliśmy pożegnać z wami w tym tygodniu z Lekostroniczym, tak. I chcieliśmy tu naszego kolegę zaprosić, żeby też mówił razem z nami. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli kupujecie rzeczy takie jak warzywa, owoce i macie możliwość jednak dokonywania tych zakupów na lokalnych targowiskach, gdzieś u znajomych rolników, to po prostu róbcie to. I też, jak jesteście w sklepach wielkopowierzchniowych, to patrzcie na te metki, patrzcie, co tu jest napisane, czy to jest przywieziono z Hiszpanii, czy z Włoch. Jeżeli wam to przeszkadza, bierajcie to, co jest... Jeżeli lubicie niemiecką chemię... Tymi słowami żegnamy się z wami, życzymy wam spokojnego weekendu für Deutschland. Danke für alles. Für Deutschland. Ich möchte jetzt die Lekkostronicze, die ihr Programmen. Und in außen die Pozostańcie, denn Lekkon. Stronicze.